kwoty, które otrzymaliśmy, możemy podzielić na dwie grupy. To są pieniądze, które otrzymaliśmy z kart wstępu, tak zwanych wejściówek. W tym przypadku uzyskaliśmy 12 693 zł. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są ogromne, że ta nasza pomoc jest nadal, mimo wszystko, mimo zebranych pieniędzy, a jak na nasze bocheńskie możliwości jest to spora kwota, to mimo wszystko jest to jednak pewnie i symboliczna pomoc, ale zawsze ona jest. I może niekoniecznie i pieniądze są to ważne, ale klimat, jaki wokół tego się stworzył, klimat w naszym mieście, takiej otwartości na potrzeby innych ludzi. W ramach koncertu w czasie całego trwania do puszek zebraliśmy wolne datki, z których uzyskaliśmy 4856 zł 37 groszy. Te dwie kwoty sumowaliśmy, łącznie wyniosły one 17 549 zł 37 groszy. I z tej łącznej kwoty wydzieliliśmy 3, w związku z tym, że kolędowaliśmy dla trójki dzieci, i każda z tych kwot wyniosła 5849 zł 79 groszy. Zamierzamy na tym nie poprzestawać, będziemy kontynuować to dzieło, które rozpoczęliśmy wraz tutaj z kilkoma osobami, z panią Dorotą, z Markiem, myślę, że również ksiądz proboszcz i oraz inne instytucje będą nas wspierać w tych akcjach. Liczymy tutaj przede wszystkim na możliwość współpracy z Miejskim Domem Kultury, wykorzystując halę widowiskowo-sportową, gdzie można pomieścić zdecydowanie większą ilość osób. Myślę, że możemy być wszyscy zadowoleni z zebranej kwoty. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na koncert, którzy nie dość, bo w wielu przypadkach tak było, nie dość, że nabyli wejściówki, dodatkowo jeszcze czasem nawet bardzo okazałymi kwotami wspierali w formie wolnych datków naszą inicjatywę. Te pieniążki, co teraz zebrali, to jest właśnie duża kwota, strasznie duża dla nas kwota, bo po prostu nigdy nie mieliśmy takiej szansy, żeby po prostu mieć tyle pieniędzy, żeby mieć na rehabilitację, a jest bardzo potrzebna rehabilitacja dla córki. Wszystko przerosło nasze oczekiwania, także jesteśmy bardzo zadowoleni, no i widać, że warto organizować takie koncerty. Wszystko to będzie się odbijać na zdrowiu tych dzieci, naszego Filipka, no i oczywiście tych Asi i Dominiki, także efekty będą widoczne na pewno. Z tego miejsca serdecznie dziękuję za przybycie wszystkich i za tak liczny udział. No i cieszę się, że udało się uzbierać taką kwotę, która zostanie, wiadomo, przekazana na rehabilitację dziecka. No i może jakiś sprzęt ortopedyczny potrzebny. Dysponujemy jeszcze 10 płytami zespołu Arka Noego. Te płyty podarował nam zespół. Muzycy, artyści, członkowie zespołu opatrzyli te płyty stosownymi własnymi autografami. Chcemy również wykorzystać gadżety, które dostaliśmy od różnego rodzaju firm. Między innymi tutaj zespół Arki Noego przekazał płyty na licytację. Dostaliśmy z polskich składów budowlanych w Busku Zdroju koszulkę reprezentacji, koszulkę Korony Kielce z autografami, koszulkę również, piłkę zawodników z podpisami zawodników reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Chorwacji, gdzie zdobyliśmy brązowy medal. Mamy również akurat topową koszulkę, bo trwają Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, koszulkę naszej reprezentacji z podpisami m.in. Bogdana Wenty, Sławka Szmala oraz wielu zawodników naszej kadry. Mamy również pocztówkę z autografem Roberta Kubicy z toru Monza, także jest trochę tych gadżetów i liczę, że mocno, mocno tutaj będziecie Państwo wspierać poprzez aukcję to dzieło, które zaczęliśmy kontynuować. Filipek, no na pewno cały czas musi być pod kontrolą kardiologów, też jest w poradni immunologicznej, gdyż nam bardzo często choruje. No jest to związane z tymi wszystkimi operacjami, które przeszedł. Także no, rehabilitacja jest potrzebna takim dzieciom. I teraz na tym się Państwo koncentrujecie? Tak, na razie tak. Mamy nadzieję, że jak najdłużej jego serduszko wytrzyma bez żadnej interwencji.
miłośnicy Zielonego Stolika postanowili coś zrobić dla naszych dzieciaków. Dla Filipa szykuje się niezła gratka, bo będzie to turniej pokera, na który serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów. Akurat nie ja jestem, ale fajnie, że coraz więcej nowych osób włącza się w to dzieło pomocy. To bardzo cieszy. Jest koncert pokerowy, to już bodajże 1 lutego. Chciałam wszystkim podziękować za organizację i za występ Arki. Byłam strasznie zadowolona, że ten koncert w ogóle się odbył, bo nie spodziewaliśmy się, że w ogóle będziemy kiedyś mieć jakiś koncert. Chciałam bardzo podziękować wszystkim organizatorom i zespołowi za zorganizowanie takiego koncertu. No jest to dla nas duża pomoc.